Podaj pierwiastki wielomianu W oraz określ krotność każdego z nich. Pierwiastki wielomianu są to takie x-y, dla których wielomian wyzeruje się. Czyli szukamy x-ów, dla których w od x będzie wynosiło 0. Więc do naszego wzoru na wielomian pod w od x wstawmy 0, czyli dostaniemy x do kwadratu, 3x plus 7, x minus 4 do potęgi piątej, całość ma wynosić 0. Nasz wielomian jest przedstawiony w postaci iloczynu trzech wielomianów, czyli mamy trzy wyrażenia, których iloczyn ma wynosić 0. Zastanówmy się więc, kiedy iloczyn trzech wyrażeń da nam 0. Oczywiście wtedy, kiedy przynajmniej jedno z tych wyrażeń będzie zerem. Czyli albo pierwsze wyrażenie będzie zerem, więc przyrównajmy to do zera, albo drugie wyrażenie będzie zerem, albo trzecie wyrażenie będzie zerem. Więc aby znaleźć pierwiastki wielomianu W, musimy rozwiązać wszystkie te trzy równania. W pierwszym równaniu mamy x kwadratu równa się 0, czyli jaka liczba podniesiona do potęgi drugiej da nam 0? Oczywiście tą liczbą jest 0, czyli x wynosi 0. To jest nasz pierwszy pierwiastek. W drugie równanie jest to zwykłe równanie liniowe, czyli siódemkę przeniesiemy na drugą stronę równania, podzielimy obustronnie przez 3, czyli x wynosi minus 7 trzecich. To jest nasz drugi pierwiastek. Natomiast trzecie równanie mamy x minus 4 do potęgi piątej, czyli zastanawiamy się, jaka liczba podniesiona do potęgi piątej da nam 0. Oczywiście tą liczbą musi być 0, czyli to, co jest w nawiasie, musi wynosić 0. Stąd mamy, że x wynosi 4. Następnie mamy określić krotność każdego z pierwiastków. Pierwszy pierwiastek, czyli x równe 0, pochodził z wyrażenia x do kwadratu, czyli tu mamy potęgę drugą, co oznacza, że 0 jest pierwiastkiem dwukrotnym. Liczba minus 7 trzecich pochodziła z drugiego nawiasu. Ten nawias jest podniesiony do potęgi pierwszej, czyli tutaj nic nie pisze, to znaczy, że jest to potęga pierwsza, czyli jest to pierwiastek jednokrotny. Natomiast liczba 4 pochodziła z trzeciego nawiasu i cały ten nawias był podniesiony do potęgi piątej, czyli jest to pierwiastek pięciokrotny.